Febra, zimno, to jedne z wielu określeń opryszczki, czyli objawów wywołanych infekcją wirusa herpes simplex. Dowiedzmy się nieco więcej na temat tego wirusa. Wirus opryszczki należy do grupy ludzkich wirusów herpes, z angielskiego human herpes virus, HHV, wirusów DNA, które mogą wbudować się w nasze własne DNA i przejść w stan latencji, czyli takiego uśpienia. Znaczy to, że jeżeli zostaniemy zakażeni tym wirusem, to już jesteśmy zakażeni nim do końca życia i mogą pojawiać się nawroty objawów wywoływanych przez tego wirusa. Jak widzicie, są dwa typy wirusów Herpes Simplex. Typ pierwszy to typ głównie przenoszony drogą kontaktów bezpośrednich oraz przez zanieczyszczone przedmioty, np. nie wiem, obślinioną szklankę. Przeciwciała przeciwko HSV-1 stwierdza się u około 90% Europejczyków, więc to jest bardzo, bardzo powszechny wirus. Aktywne zakażenie HSV widzimy jako zmiany opryszczkowe zazwyczaj w okolicy warg i nosa, Wirus typu drugiego przenoszony jest drogą płciową, jak i do zakażenia może dojść również około porodowo. Infekcja może wywoływać zmiany opryszczkowe na narządach płciowych i w okolicach anogenitalnych. Infekcja pierwotna objawia się zazwyczaj zmianami opryszczkowymi, którym towarzyszą nasilone objawy grypopodobne, takie jak gorączka, ból mięśni, ból głowy. Przy pierwszorazowym kontakcie z wirusem dochodzi do infekcji pierwotnej i pojawiania się zmian opryszczkowych, czyli pęcherzyków wypełnionych płynem na rumieniowym podłożu, które przechodzą potem w krostki, następnie nadżerki, które pokrywają się strupem. Do gojenia zmian dochodzi mniej więcej w ciągu kilku dni, maksymalnie do tygodnia i wygaja się to wszystko bez pozostawiania blizn, jeżeli nie dojdzie do nadkażeń bakteryjnych. Ale no właśnie wtedy wirus, który namnaża się tam właśnie w miejscu zakażenia, wnika głębiej do okolicznych odgałęzień nerwu trójdzielnego i wstecznie wzdłuż aksonów przemieszcza się do zwoju nerwu trójdzielnego, w którym przebywa właśnie w postaci latentnej, utajonej. W przypadku HSV typu drugiego są to zwoje czuciowe w okolicy krzyżowej. Kiedy nadejdą sprzyjające warunki dla wirusa, np., przeziębienie. Stres, miesiączka, ekspozycja na silne światło słoneczne. Dochodzi wtedy do reaktywacji wirusa i ponownego wysiewu zmian pęcherzykowych. Nawrotom HSV zwykle już nie towarzyszą objawy ogólne, lecz ważne jest występowanie objawów prodromalnych, czyli zwiastunowych, takie jak mrowienie, ból czy pieczenie w miejscu, w którym niedługo ma dojść do wysiewu pęcherzyków. Infekcja HSV może przybierać różne formy. Wspomniałem już o najistotniejszych, czyli opryszce wargowej i o opryszce narządów płciowych. Jednak to nie jedyne możliwości, w jakich może manifestować się wirus opryszczki. Choć często pierwotna infekcja HSV typu pierwszego może być bezobjawowa, to może ona również przybrać formę zapalenia jamy ustnej i dziąseł, często z licznymi nadżerkami właśnie błon śluzowych, które mogą ulegać nadkażeniom, zwłaszcza grzybiczym. U młodzieży i dorosłych pierwotna infekcja może przyjmować dużo częściej niż zapaleniami ustnej zapalenie gardła. Również migdałków. Nazywamy ten stan herpanginą, i często w badaniu fizykalnym zapalenie gardła właśnie na podłożu HSV jest nieodróżnialne od anginy paciorkowcowej. Wyprysk opryszczkowy nazywany jest również wysypką ospopodobną kaposiego. To postać pierwotnej infekcji HSV, która może wystąpić u malutkich dzieci. Mniej więcej w wieku rok, dwa lata jest związana z rozwojem rozsianych zmian pęcherzykowych, właśnie podobnych do ospy. Na podłożu zmian atopowych. Charakteryzuje się gorączką i ogólnym ciężkim stanem dziecka. I istnieje ryzyko rozsiewu wirusa do narządów wewnętrznych, jak i do ośrodkowego układu nerwowego, co jest już bardzo niebezpieczne. Jako pierwotna lub wtórna forma opryszczka może również zająć skórę powiek, jak i również spojówki czy rogówkę, prowadząc do powierzchownych nadżerek. Przy barwieniu fluorstyliną widzimy drzewkowate zmiany, które są patognomoniczne, czyli typowe tylko dla właśnie zapalenia rogówki w przebiegu HSV. Istnieje spore ryzyko pozostawienia blizn, co może uszkodzić wzrok, dlatego leczeniem HSV, które zaatakuje oko, powinien zająć się okulista. W przypadku chorych z niedoborstwem, z odporności, zarówno pierwotnymi czy nabytymi, jak i u chorych nowotworowych czy chorych po przeszczepieniu narządów, istnieje spore ryzyko rozwinięcia się ciężkiego, uogólnionego zakażenia HSV. Zmiany skórne mogą być rozsiane, miejscowe, lub czasami mogą nawet w ogóle nie występować, ale typowe dla ciężkiego zakażenia HSV jest rozsiew do narządów, w tym bardzo istotne jest zapalenie wątroby, jak i rozsiew do ośrodkowego układu nerwowego. A jeżeli już o ośrodkowym układzie nerwowym mówimy, to najgroźniejsze powikłanie HSV. To opryszczkowe zapalenie mózgu, które może występować pierwotnie np. u dzieci lub wtórnie u dorosłych, szczególnie w Stanach, które zwiększają możliwość przenikania wirusów do środkowego układu nerwowego np. po udarze albo w innych Stanach, które mogą uszkodzić barierę krew-mózg. Zmiany zapalne najczęściej lokalizują się w okolicy płatów skroniowych i wywołują objawy typowe dla wirusowych zapaleń mózgu, znaczy objawy ogniskowe, takie jak napady drgawek, niedowłady, afazja. Również obecne są objawy oponowe typowe dla zapalenia mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych. Również mogą wystąpić zaburzenia świadomości, które mogą nawet prowadzić do ciężkiej śpiączki. Jak poważne jest to zagrożenie? Mówią nam o tym statystyki, gdyż nawet u pacjentów, którzy są leczeni normalnie, tak jak być powinni, prawidłowo dożylnym acyklowirem, jednak śmiertelność wynosi około 30%. Ci, którzy wykaraskają się z tego problemu. Często mają później długotrwałe zmiany czy braki wynikające z uszkodzeń tkanki mózgowej. Typowo opryszkę rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego. W przypadku nietypowych lub ciężkich zmian można wykonać dodatkowe badania, np. badania serologiczne, gdzie Poziom przeciwciał tak naprawdę rośnie dopiero kilka tygodni po aktywnej infekcji, więc to już troszkę poniewczasie, w czasie, ale czasami również w przypadku opryszczki narządów płciowych można stosować izolację wirusa z hodowli komórkowej. W przypadku wirusowego zapalenia mózgu o podłożu HSV bardzo istotną rolę. Oprócz takich typowych zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym, typowych dla wirusowych zapaleń mózgu, jest obecność właśnie w tym płynie DNA wirusa opryszczki, które jest uzyskiwane w badaniu z użyciem metody PCR. Leczenie opryszczki opiera się tak naprawdę na acyklowirze lub walacyklowirze, chociaż ten pierwszy jest stosowany dużo częściej. W typowych zmianach na wargach czy narządach płciowych stosuje się te leki w formie doustnej. Często, jeżeli mamy do czynienia z łagodną opryszczką wargową, można zastosować po prostu acyklowir w formie kremów. W przypadku ciężkich infekcji HSV, jak uogólnione zakażenia czy też zapalenie mózgu, dożylnie podawany jest acyklowir. W przypadku zapalenia spoju stosujemy acyklowir w formie maści do oczu, ale przypominam, to leczenie powinien nadzorować doświadczony okulista. Acyklowir może być również bezpiecznie przyjmowany w ciąży i w przypadku częstych nawrotów opryszczki genitalnej, zwłaszcza u matki, bywa wskazany do przyjmowania profilaktycznie od 36 tygodnia ciąży, ponieważ nie chcemy zakazić dzieciątka przy porodzie, a obecność właśnie tej opryszczki jest również wskazaniem do cięcia cesarskiego, którego wolelibyśmy uniknąć, jeżeli nie potrzebujemy. Warto pamiętać, że terapia cyklowirem nie usuwa latentnych form wirusa w zwojach nerwów. Leczenie łagodzi tylko i zmniejsza nasilenie objawów. Herpes, niestety, zostanie z nami do końca życia. Warto pamiętać, że w przypadku osób z bardzo bolesnymi i rozległymi nawrotami, i też częstymi nawrotami, można stosować przewlekle doustnie acyklowir profilaktycznie. I znacząco zmniejsza on częstość nawrotów oraz ich nasilenie. Więc, jeżeli znacie osoby, które mają bardzo duży problem, bardzo często wysypuje ich właśnie opryszczka, może okazać się, że taka dosyć długotrwała terapia tabletkami może doprowadzić do tego, że będą mieli spokój na jakiś czas, ale oczywiście wszystko powinno być skonsultowane z lekarzem. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.